Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny tuning samochodu w tej grze. Ostatnio tuningowaliśmy sobie tampę i po tuningu ten samochód wygląda naprawdę kozacko, na przykład tak. Bardzo mi się podoba. Przed tuningiem nie podoba mi się za bardzo, ale po tuningu jest naprawdę świetny z wyglądu. Jeśli chcecie zobaczyć, jakie opcje tuningowe ma ten samochód, zapraszam do poprzedniego odcinka, gdzie właśnie tuninguję go, więc zapraszam. A dzisiaj zajmiemy się Dubstone 6x6. Jest to naprawdę duży samochód, który umieściłem w garażu, gdzie znajdują się same dziwne auta lub jakieś niestandardowe, lub w ogóle bardzo rzadko spotykane. I mam tutaj Lurchera, mam w ogóle jakiś drugi halloweenowy samochód i jeszcze jeden opancerzony, taki Range Rover on się nazywa. O, to jest właśnie ten opancerzony. Co ciekawe, taka chwila może dla opancerzonych samochodów, bo jakiś czas temu zostały dodane do gry opancerzone właśnie wozy i one znajdują się chyba tutaj. Nie, one się znajdują gdzieś indziej. No muszą tu być. W każdym razie są opancerzone samochody, które... O, tutaj są. I można sobie właśnie kupić zwykły albo opancerzony, tak? Opancerzona wersja jest... opancerzona, droższa, gorzej się nią skręca, co jest dość oczywiste. Zobaczcie, prędkość maksymalna, o ile spada. Prędkość maksymalna dla samochodu nieopancerzonego to jest 257 km na godzinę, a wersja opancerzona aż o te 60 km mniej. To jest naprawdę bardzo dużo, sporo wolniej. Oczywiście można sobie ten samochód tuningować, ja już coś tam chyba robiłem z nim albo nie robiłem. I o co chodzi z tym opancerzeniem? Opancerzone są szyby, ale to nie jest kuruma i ten samochód naprawdę można przestrzelić, jeśli chodzi o szyby. Jeśli przyjmiemy na te szyby dużo strzałów od wrogów, to po jakimś czasie one po prostu się przedziurawią, no i będzie można nas zabić z zewnątrz. I co jest fajne z tym samochodem, nie wiem jak jest w przypadku kurumy, nie pamiętam, ale kuruma chyba nie jest w stanie przyjąć więcej jak jednego pocisku z wyrzutni rakiet, natomiast ten samochód radzi sobie z jednym pociskiem z wyrzutni rakiet. Także to jest fajne, natomiast ten pancerz po jakimś czasie się zużywa i samochód można rozwalić z karabinu bodajże nawet, tylko naprawdę trzeba bardzo dużo władować tej amunicji w niego. Tu mam Lurchera, tu mam ten drugi, nie pamiętam jak się nazywa, tu mam mojego Lowridera, a tu jest Dubsta 6x6 i ten samochód to jest kozak. Wzorowana na Mercedesie 6x6, nie pamiętam jak on się tam nazywał, ale samochód jest ogromny i jak na swoje gabaryty jest naprawdę szybki, zbiera się ładnie. Dostępny jest od setnego poziomu, jeśli ktoś z was osiągnie setny poziom w GTA Online, to dopiero będzie mógł sobie ten samochód kupić i on wcale nie był taki tani. A możemy go chyba tu sobie zakupić. Tak, jest tutaj. A nie, wcale nie jest drogi. 249 tysięcy dolarów to jest cena takiego średniego sportowego samochodu, nie jest to wcale dużo, ale ciekawą opcją dla tego auta jest fakt, że możemy przewieźć w nim aż 6 graczy, bo można sobie wsiąść również na pakę, co jest dość ciekawym urozmaiceniem, ale uwaga, jeśli samochód przechyli się dość mocno, ojej, koniec, stuknąłem, jeśli samochód przechyli się dość mocno, ups, obrywam, chyba trzeba atakować. Wow. Zaatakowali mnie, ale ja się tutaj zaraz będę bronił. Nie wiem czemu mnie atakują, po prostu od tako, bo to GTA. Nie, no niech jadą sobie. Myk, myk. No chodź, wjedź na tą minkę. W moją stronę nie jedziesz, koleś? Nie jedziesz, no to dobra. Trochę go tam postraszyłem. Jedziemy do drugiego salonu tuningowego, bo ten pierwszy w centrum mi się trochę znudził. Niestety, no jak widzicie, samochód nie był jeszcze tuningowany ani trochę, więc te opony nie są kuloodporne. Ale
Ktoś mi pozazdrościł chyba tego auta. Zobaczcie, że pomimo to jest dość ciekawy test, no nie? Jak sobie tak jedziemy po mieście bez tuningu. Oczywiście ten tuning kuloodpornych opon kosztuje tam 25 tysięcy dolarów, co wcale nie jest dużo. Ale zobaczcie, mimo rozwalonych kół dalej mogę jechać do przodu, bo mam jeszcze dodatkowe 3, jak się okazuje, koła, które mają oponę. Skręca się ciężko, fakt, ale samochód dalej może jechać do przodu, co jest miłe. Ojej, ojej. Musimy trochę tą policję tutaj ostudzić. Dobra. Ojej, tutaj też jest policja. Shit. Dobra, teraz nie będą mnie widzieć, więc powinienem móc sobie wjechać tutaj do garażu i jak przemalujemy samochód, a na pewno będziemy go przemalowywać, no to wtedy bez problemu zgubię policję. Troszeczkę taki uszkodzony. Przy okazji możemy zobaczyć, jak wyglądają uszkodzenia w tym samochodzie. Okej, okay, możemy naprawić. Myk. No i pancerz. Teraz już mnie nie rozwalą tak łatwo. Ten samochód będzie prawie chyba niezniszczalny. Przednie... Ojej, opcji mamy tu tuningowych naprawdę sporo. Patrzymy. Wow. Wyciągarka nawet jest. Co by tu zainstalować? Aha, mamy tutaj dwie opcje. Albo czarny zderzak, albo chromowany z wyciągarką. Mnie się podoba wersja bez wyciągarki. Bez wyciągarki z dodatkowymi światłami, czy bez? Myślę, że bez. Chromowane obrudowanie, tył. Też w chromie damy. Silnik. Ostatni. Materiały, nie. Gridę, wow. No właśnie, co mi tu będzie pasować do tej, do tego zderzaka? Na pewno nie ten pierwszy grill. Myślę, że ten środkowy najbardziej pasuje. On nie jest chromowany, ale on będzie, on po prostu mi się tak podoba. O, maska. Ojej, ojej. Terenowa maska z kołem. Odpada. Bez takich. Światła. Sprawdzimy w ogóle, czy ten, jak ten samochód spisuje się w terenie. Skoro jest w GTA to terenowiec. Jestem ciekawy. Chociaż nie wiem właśnie, czy to jest klasa terenowa. Kolor. Wow. Mercedes. Błękitne srebro. Damy. Kolor dodatkowy. To są pewnie te wykończenia, zgadłem. O! Tylko nie wiem, czy nie odwrotnie by było fajnie. To na biało, a reszta w tym nocnym fiolecie. Zaraz zobaczymy. Tu są jeszcze inne opcje tuningowe. Zaraz zerkniemy. Kolor podstawowy damy właśnie metaliczny, ale nocny fiolet, tak się nazywa ten kolor, który lubię. Nocny, czekoladowy, ciemny, nocny fiolet. Nie, nie podoba mi się. Przypomina mi Saints Row, a nie cierpię tej gry. Ojej. Nie, ja myślę, że tu trzeba... To mi nie pasuje w ogóle. Tak jest, ok. Walcowana stal. Dobra, mamy. Emblemat ekipy. Czy mam w ogóle jakiś emblemat? Nie, nie zrobiłem jeszcze. Muszę zrobić. Ej, wychodź z tego! Wychodź! Wychodź! No, całe szczęście. Dach. Dobrze, że nie ma tu koła. Chromowany. Zawieszenie. Można sporo obniżyć. Fajnie. Chociaż to jest samochód terenowy. No ale okej. Rajdowa skrzynia biegów. Turbo. 50 tysięcy. No i ten samochód powinien mieć naprawdę dobre przyspieszenie. Ten samochód naprawdę jest szybki. On wygląda na masywny, ale jest szybki. Jest wściekły. Rodzaj kół. No tutaj nie wybierzemy inne jak terenowe. Ludzie sobie instalują na przykład luksusowe. Ten felunek jest tu naprawdę wielki. Kurde, ktoś tu przyjechał.
Damn. Felunek w tym samochodzie jest naprawdę wielki. Jak ktoś instaluje takie felgi, to chyba ma coś z głową. Naprawdę, zobaczcie, jak to wygląda. Absolutnie. Może od SUV-a będą jakieś fajne. Gdzie tam? Nie pasuje to. Masy karowe jeszcze są spoko. Jeszcze by jakoś pasowały. Chociaż ten bieżnik, moim zdaniem, absolutnie. Tylko opony terenowe pasują do tego samochodu. Tak? Moment, czy mamy. Aha, bo tu jest mało tych terenówek. Te wyglądają jak stalowe. Podoba mi się. Jak. Myk i jeszcze weźmiemy sobie kolor. No i jak zobaczyliśmy przed chwilą, warto sobie zrobić je kuloodporne, tak? Koła, projekt. No właśnie tutaj musimy się zastanowić, czy dajemy te napisy, czy też nie. Bez napisów. Ulepszenia, to jest bardzo ważne. Czarny dym. I dalej, szyby. Mamy od razu limuzynowe zapieprzone, to bardzo ciekawe. Czy mi to odpowiada? Nie do końca, lekkie przydymione, tam. No i tyle. No i teraz powinien to być naprawdę potwór. Wygląda kozacko. Tak on sobie wygląda. No i zobaczymy, czy rzeczywiście jest taki szybki. Pojedziemy sobie na jakieś bezdroża. Zapomniałem sobie tu klaksonu zmienić. Kurde. Jak on pruje, to jest niemożliwe. O, tu mamy takie dosyć strome zbocze. Zobaczymy. Kurde, bez problemu, nawet. Wow, nawet nie muszę się rozpędzać. Mogę się zatrzymać w tym miejscu i samochód dalej pojedzie do przodu. To jest świetne. Nie ma tu mowy o czymś takim, żeby koła buksowały. Tylko wiecie, co ja jeszcze zrobię? Niepotrzebnie instalowałem tutaj obniżone zawieszenie. Myślę, że ten samochód będzie bardziej kozacko wyglądał, jeśli to obniżenie odinstaluję i zainstaluję zawieszenie fabryczne, żeby był maksymalnie wysoki, jak największy. Musi być ogromny. Kurde, w końcu to jest ogromny samochód, tak? Przejedziemy się nim jeszcze kawałek. Jestem ciekawy, jaką prędkość maksymalną on osiągnie, ale na pewno nie będzie to jakaś prędkość typu. O, jest to klasa terenowa. Nie będzie to prędkość klasy samochodów sportowych. Zawieszenie. Tak. Spokojnie. Tak będzie najlepiej. On teraz jest wielki, on ma być wielki. Obniżony też był fajny, no ale to już nie to. Jeszcze jestem ciekawy, czy rzeczywiście to zawieszenie, bo tutaj wszystko ładnie widać. Tak, chodzi to zawieszenie tutaj bardzo ładnie. Czasami w niektórych grach te sprężyny się wtapiają, ale też widać, że te sprężyny tutaj ładnie działają, więc jest to naprawdę fajnie zrobiony w GTA samochód. No i nie wiem, ale on chyba jest niezniszczalny. Nie wiem, jaki ma pancerz i jak można to sprawdzić, ale. Nie mam pomysłu w ogóle, jak to sprawdzić, ale zobaczmy, czy poradzi sobie na przykład z takim murkiem, jak tutaj. O kurde! Przejechał, a naprawdę nie każdy samochód może sobie z tym poradzić. I w momencie, kiedy ktoś będzie nas gonił, możemy w dość trudno, jak dla samochodów, dostępne miejsca uciec. To może być bardzo pomocne. A jak przed chwilą zobaczyliśmy, także. Wow, przez te barierki można przejechać. To też jest bardzo dużo. Bo nie każdy samochód sobie z tym poradzi. Oczywiście odbijamy się tutaj śmiesznie, ale to nic, ważne, że przejeżdżamy, no nie? No i sam fakt, że pod takie zbocza, jak przed chwilą podjeżdżałem, czyli droga gruntowa, jakaś trawa, ten samochód z miejsca się pod to spiera. Pamiętacie może, gdy tuningowałem Mambę? Jeśli nie, to polecam obejrzeć ten odcinek. Była tam taka droga, gdzie. Właściwie to był to asfalt i ja nie mogłem podjechać nawet z miejsca pod te strome zbocze. To było około jednej mojej chałupy, około jednego mojego apartamentu. Pomimo tego, że Mamba jest samochodem z napędem na tył, a tutaj mamy 6x6, to tutaj oczywiście trakcja jest dużo lepsza, jest ogromna. I ten samochód nie może mieć problemu z trakcją na asfalcie.
Ten samochód jest przeznaczony do jazdy po bezdrożach, po hardkorowym terenie. Jedziemy sobie właśnie w taki hardkorowy teren i zobaczymy, czy będzie jakiś kompromis, czy będzie ten samochód dawał sobie radę na takich dość konkretnych bezdrożach. Jakie mamy na przykład po lewej stronie, widzimy tam napis Winewood, jedziemy sobie tam, czy Winewood właśnie się powinno chyba czytać. Jedziemy sobie tam na górę i zobaczymy, jest tutaj kilka skał, jest naprawdę trudny teren, jeśli chodzi o dostępność. I zobaczymy, czy Dubsta sobie poradzi z podjechaniem tutaj. Ktoś tam za mną jedzie, muscle car'em. I on nie może się zatrzymać, bo jakby się zatrzymał, to by już tutaj nie podjechał. A Dubsta tutaj też nie radzi sobie, jest tu za stromo, po prostu się wywraca do tyłu, ale może jeszcze jakoś się uda. Oj nie, ciężko, ciężko. Jest ciężko, tutaj już sobie nie poradzi. No nie ma problemu, żebym oczywiście tutaj podjechał. To jest właściwie pionowa ściana, więc nie ma się co dziwić. I to też ciekawe, że Dubsta się nie wywraca do góry kołami. Zobaczcie na to. Czy ten muscle car sobie tutaj poradzi? Nie, on musi jechać dookoła, żeby do mnie tu dojechać. Tak, gdzie ja Dubstą mogę sobie tu bez problemu podjechać, przejechać przez tą barierkę. Zobaczcie, takie strome zbocze, prawie że pionowe. Ten muscle car też sobie coś tam radzi, zobaczcie. No ale Dub się czuje taki komfort, że na 100% sobie tu podjadę, nie będzie żadnego problemu. Tak? No i na pewno na tych bezdrożach radzę sobie lepiej. Co ciekawe, jest to taki jeden samochód, ja wam zaraz go pokażę. Można go też kupić sobie Warstock w tym sklepie. I jest tam jeden samochód, z którego korzysta chyba Meriwether, żołnierze Meriwether. To jest taki jakby Jeep i on jest bardzo wywrotny. Też jest taki szeroki, wysoki przede wszystkim jak Dubsta, ale on jest mega wywrotny. Ja go miałem, kupiłem sobie nawet kiedyś. Mega wywrotny, nie da się nim jeździć, ale Dubsta to zupełnie inna para kaloszy. Pokażę wam go, bo on bardzo podobny jest do Dubsty. Pyk. Pyk. I on jest tu. Gdzieś. O, nie, to nie ten. To jest ten, Mesa. On się nazywa Mesa. Jest okropny. Wywrotny, strasznie. Jeśli macie zamiar kupić taki samochód, nie kupujcie. Wiem, że jest unikalny, ale jeździć się nim naprawdę nie da. Dobra. Zjazd, sprawdzimy wywrotność. Nie będę tutaj nic robił, jeśli chodzi o pozycjonowanie samochodu w locie. Tak, jedzie sobie on tak. Tak jak jedzie. Dodaję tylko gazu. Tylko trochę tam skręcam. Absolutnie nie ma tutaj takiego problemu. Tutaj miałem problem z przejechaniem tego. A właśnie, zobaczymy jak z pojazdami. Czy uda się wjechać na jakiś pojazd? No nie, to nie jest jednak Liberator, a tyłem. A tyłem też nie podjedziemy. Jest to samochód za wysoki. Zobaczcie, że ja pcham go tylnym zderzakiem. Natomiast pod taką barierkę spokojnie można sobie podjechać, to jest bardzo, bardzo fajne dla tego samochodu i jest mega szybki. Ten samochód ma zajebiste przyspieszenie. Jest naprawdę bardzo szybki, wydaje się bardzo szybki, chociaż ta prędkość maksymalna, zresztą możemy ją sobie za moment sprawdzić, ile w milach na godzinę ten samochód osiągnie. A za chwilę wjedziemy koło więzienia i będzie tutaj obok. Ojej. O, to jest pierwszy moment, kiedy mi się Dubsta wywróciła do góry kołami. Zobaczymy, ile ten samochód osiągnie, jaką prędkość. O, właśnie, tu mam jeszcze takie strony zbocze. Ciekawe, co się stanie, jak na pełnej prędkości jadę. Ojej. Udało się. No, ale myślę, że każdy samochód by sobie z tym poradził podczas rozpędu. A jestem ciekawy, czy uda się wjechać na przykład w drugą stronę tym samochodem. Także bez problemu. Można oczywiście tutaj dużo szybciej wjechać rozpędem, ale
Zobaczymy, jak oni sobie poradzą. No też, był rozpędzony, sobie poradził, dojechał, wjechał. Zobaczymy teraz prędkość maksymalną. Nie wiem, czy ja będę tutaj widział te zegary. Moment, mogę się tu jakoś schować, ale... A nie, jest sam zegar, dobra, jest ten zegar. 80 mil na godzinę. Mil na godzinę. Jeszcze włączył się ostatni bieg. 110, ale to 110 to tak z bólem serca. No już mamy z górki, więc z górki powinienem polecieć te 120. Ale nie, mamy 5,5 tysiąca obrotów, ale 120 nie chcę osiągnąć. 110 to jest prędkość maksymalna. Natomiast ten samochód, no zobaczcie, no nie ma problemu, żeby wjechać nagle na jakieś bezdroża, tak? I sobie radzić, no kurde. O, przy okazji możemy zobaczyć, jak wygląda silnik. Wyjdziemy sobie. Ops. Tak to wygląda, więc nie jest jakoś tam specjalnie fajnie wykończony. W tych nowszych samochodach zdecydowanie fajniej to wygląda. Teksturki na tym silniku są takie sobie. Więc mogliby tutaj to poprawić albo zrobić jakoś lepiej, ale podejrzewam, że Dubsta jest już w GTA Online od dawna i dlatego te tekstury zostały takie, jakie zostały. Moi drodzy, jeśli macie ochotę zobaczyć inne filmy, które zamieszczam na moim kanale, polecam zajrzeć do opisu, gdzie znajdziecie playlisty z seriami z różnych gier, głównie wyścigowych. Zapraszam was serdecznie do tego. A tymczasem dziękuję za wyświetlenie i zapraszam ponownie na kolejne odcinki z GTA Online. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Ale ogólnie modyfikacja, mod tej Tatry, nie wiem, czy to jest wzięte z jakiejś innej gry czy coś, ale jest wykonana naprawdę bardzo, bardzo konkretnie, solidnie. Koła są animowane, zawieszenie, jest tu nawet wał napędowy, ogromny dyferencjał. I to wszystko jest animowane, bardzo ładnie wygląda. Aha. To tak.